Spadam! Po prostu spadam! Wyślę Alex do więzienia. A co, zostawisz biedne dziecko na ulicy? Setka oczekuje podobno na jest ciebie na samodzielna. Tak? Dobra, tylko wezmę Redinko. Wszystkie akcje na rowerku zawsze źle się kończą, Ted. Ale więc jakby teraz tlen. Naważyłaś piwo. Okej, zaakceptowałem, bo nie odrzucę dziecka. Czemu ale dajesz jej... Ted nie darzy jej uczuciem? Nie, no dlaczego? Kocham córkę jak najbardiej. Ted, sprawę. Co się dzieje? Nie no, było no, tematu. Tam podobnie czekaj. Jakaś twoja córka leży potrącona. Boże jedyny, Boże jedyny. Gdzie? Nie. Dawaj, weź podjedź. Po prawej. Jesteś? No a gdzie po prawej? Jedź, prosto. Wyjedź stąd. I na prawo szybko. Za komendę tak jakby. Boże jedyny. Dobra, inaczej. Cofaj. Jedziemy na napad. Ja zgłoszę do MS. Chcą wyjść z dwoma zakładnikami. Spróbuję, żeby oddali jeszcze jednego przed wyjściem. No. Okaż trochę czułości. To pani wychodzi. Za niedługo przyjedziesz na napad, który zrobi twoja córka. No to co już, to dostanie kulkę i tyle no. Ile ja byłem w jakiejś głupiej sytuacji, gdzie potrzebowałem wsparcia, a nie miałem tego głupiego GPS-a. Nikt mi nie powiedział, żeby w ogóle z nim jeździć. No, to jest twoja grafika, kochanie, więc ładnie wygląda. No, ładnie. Nie wiem, czy wiecie, ale te ikonki, które tu widzicie, rysowała Magda. Oprócz szkoli i tasera. I pieniędzy. I noża. Konsolinie. Dobra. Od razu wyciągnę. Dawaj. Nie, weźmiemy 13. O kurde! Aj kurwa! Ojojoj! Dobrze jest. To może wyciągnę od razu? 13 bierz. Uważaj. Bronie mają. Stań. Poczekaj w samochodzie, zaraz tylko ten kluczyki dam. Dalej pod wyźbie. Trzymaj kochanie. Tutaj. No otwórz. Dobra, bawcie się. Buziaki, pa. Ciekawe czy to ci mężczyźni na motocyklu nie uciekali. Bolero. Kurde, trzeba jego szuberka. Kochanie, możesz mi wytłumaczyć, dlaczego ten Mustang jest różowy, a nie niebieski, tak jak ci go dałem? Bo go umyłyśmy. Umyłyśmy, aha, mhm. Był strasznie jakiś taki przykurzony, no. Zmatowiały, więc pojechałyśmy na myjnię. Patrzymy, zmatowiały się, zdarło, ale coś wychodzi. Wiesz, co się jeszcze zmatowi zedrze? Kluczyki, których nigdy nie dostaniesz. Teraz też nie dostałam. Bardzo dobrze. No chyba sobie żartujecie, no. No przecież go umyłyśmy po prostu. Powinieneś być nam no wdzięczny, bo to wszystko jaja, nasz koszt. Po prostu to są jakieś jaja. A, i wymieniłyśmy ci żaróweczki. Aha. Gdzie stał? Bo tam na dole ci przeszły i dziwnie świeciły, więc tak? Zmieniłyśmy ci na lepsze. Ciekawe. Weź włącz, zobacz. Ustawiamy. Różnicy, ale... Słucham. Nie widzisz czy, różnicy? Czyli to samochód. A niech pan zobaczy. Nasz rodzinny. O, Tydzik, to jest jego. Cholera, panie Tydziku, można się przejechać? A to nie, żona na razie tym jeździ, więc nie za bardzo. No właśnie, przyszłyśmy ci go oddać, bo już najeździłyśmy a się, zmyliło nam się. A cholera schować, żebyś nigdy go w życiu nie dotknęła. Śliczny jest? Nie no, jest ładny w tym kolorze. No jest, jest ładny akurat w tym kolorze, chyba go zostawię nawet. Dobra, gdzieś was podrzucić, kochanie? Możesz pod jakiś garaż, ale pod garaż. Dawaj pod garaż. Kobiegać nie mogę. Czekaj, bo cholera zgłoszenie. Kobieto, co ty mi tu robisz? Masz wieczne zgłoszenie.
Nie wiem, czy wyszedł, napadają na bank, to nie za bardzo mogę sobie tak jeździć tutaj, wasze dupska odwozić. No praca to praca, nie? Przecież sam nam zaproponowałeś, że nas odwiedziesz. No. Niby tak. Dobra. W jaki sposób, co? Co? No bo ten pan... Panie Ted, bo ja byłem na komendzie, stałem przed zaćmieniem, w tym momencie pojawiłem się na ulicy. Tak? I jestem nieprzytomny. Który pan jest nieprzytomny? No tutaj? Ten. Co pan gada? Dobra, odsuńcie się panowie. Zaraz tu zobaczę. Spróbuję pana podnieść. I tutaj pan mówi, że pan jest nieprzytomny. Tak. O cholera, wie pan co? To niech pan na modlitewniku, na slash ale właśnie niech pan ten zobaczy, wie pan co? Niech pan modlitewnik zobaczy. Bóg uznał, że go ktoś pobił. No dobra, to odsuńcie się panowie, zrobimy jeszcze inaczej. Nie wiem, czy zadzwonimy po medyków, czy o co chodzi, bo ja nie... Czy zezwala pan na użycie tasera? No, zezwalam. Dobra, a zobaczymy. Będzie boleć? Nie, myślę, że nie. Jak pan dobrze zepnie mięśnie, to nie. Okej. Panie, masz to nagrane? Dobra. Bo jak ten się drze, to jest koszmar. No jak dla mnie to pan nadal jest, kurde, dość sprawny. No to no, proszę pana, to możemy, no właśnie, możemy zrobić takie małe... Ja go chcę. Przemoc Andrzejek. No ciekawe, to chyba ciekawe. Chyba trzeba już po medyków dzwonić, tutaj, tutaj kolega ma problemy z lotem. Oła! No to dobra, to teraz wezwiemy medyków. Pan może sobie wezwać medyków? Tak. Dobra. To super, to poczekamy chwilę tutaj. Witam. Spadam! Po prostu spadam!